Cześć, witajcie w serialowym rozkładzie jazdy na miesiąc kwiecień 2019. Wiem, jesteśmy bardzo mocno spóźnieni w tym miesiącu, ale musicie nam wybaczyć, ponieważ właśnie w tym momencie, kiedy to oglądacie, jesteśmy w Irlandii Północnej i kręcimy dla Was trzeci odcinek z serii Śladami Gry o Tron, który będziecie mogli oglądać już wkrótce, w maju i pod koniec właściwie maja, na naszym kanale. Byliśmy już w Chorwacji, byliśmy w Hiszpanii, teraz jesteśmy w Irlandii Północnej i została nam jeszcze Islandia. Wszystko to na bieżąco możecie śledzić na naszym Instagramie, a konkretnie na Insta Stories. Dlatego bardzo serdecznie Was tam odsyłam, można serdecznie odsyłać, nieważne, ale ja Was serdecznie odsyłam. A teraz przejdźmy już do clou, czyli do premier i powrotów kwietniowych. Oczywiście kwiecień to jest ta najważniejsza, wyczekiwana prawdopodobnie przez wszystkich premiera, czyli Gra o Tron, finałowy 8 sezon. Do tego oczywiście jeszcze dojdziemy, ale to nie znaczy, że tylko Gra o Tron będzie w kwietniu, dlatego że znaleźliśmy 9 innych seriali, które warto Wam polecić i oczywiście jest też lista dodatkowa i oczywiście wszystkie premiery i powroty kwietnia znajdziecie w opisie pod tym wideo. The Twilight Zone. Nowość, reaktywacja, premiera 1 kwietnia, CBS All Access. Czym jest Strefa Mroku, chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, ale tak w skrócie powiem, jest to absolutnie kultowy tytuł z 1959 roku. Serial, antologia, horror, science fiction, trochę serial tajemnicy, stworzony przez Roda Serlinga, który był również narratorem każdego odcinka. Ta kultowa seria doczekała się aż 3 reaktywacji, przy czym za najnowszą z nich stoi reżyser Jordan Peele, który występuje też jako nowy narrator odcinków. Chociaż format przez 60 ostatnich lat nieco się zestarzał, wciąż są to absolutnie fascynujące historyjki z twistem i morałem dla fanów oryginału i nie tylko. Chilling Adventures of Sabrina, sezon 2, premiera 5 kwietnia, Netflix. Pierwszy sezon Sabriny odniósł tak szybki i duży komercyjny sukces, że Netflix się nie ograniczał i bardzo szybko zaczął kręcić drugi sezon, a konkretnie gdzieś w okolicach premiery pierwszego. Co wiąże się też z faktem, że młodzi aktorzy w serialach Young Adult zmieniają się tak szybko, że trzeba się spieszyć z produkcją. Chociaż nie widziałam jeszcze nowych odcinków, słyszałam, że jest jeszcze mroczniej i jeszcze bardziej po bandzie niż w pierwszej serii, co oznaczać może tylko jedno. Jeszcze więcej czarnej magii, sabatów i krwawych obrzędów. Trochę ostro jak na serial Young Adult, ale co z tego, skoro świetnie się ogląda. Our Planet. Nowość, dokument, premiera 5 kwietnia, Netflix. Plastikowe torby, słomki, śmieci, smog to są wszystko rzeczy, które nas otaczają i mam wrażenie, że kompletnie nie zwracamy na nie uwagi. Najnowsza produkcja Netflixa i Davida Attenborough pokazuje nam to, co dzieje się tam, gdzie betonowa dżungla nie sięga, a przynajmniej gdzie jeszcze nie sięga, w nielicznych dziewiczych miejscach na Ziemi. To nieprawdopodobnie nakręcony serial przyrodniczy, który pokazuje piękno przyrody dzikiej i nieskażonej ludzką ręką, a także przyrody ginącej przez nasze bezmyślne działania. Pozycja obowiązkowa i do przemyślenia. Quicksand, czyli Ruchome Piaski, nowość, premiera 5 kwietnia, Netflix. Jeżeli zobaczycie na plakacie dwójkę młodych, przytulonych do siebie ludzi, to nie myślcie sobie, o nie, to kolejny serial dla młodzieży, mam już ich dosyć, one wszystkie są takie same. Nie dajcie się zwieść. Ruchome Piaski to adaptacja powieści pod tym samym tytułem, będącej połączeniem thrillera psychologicznego z dramatem sądowym. Serial w bardzo surowy sposób opowiada historię masakry w szwedzkim elitarnym liceum, a za scenariusz odpowiada Kamila Algren, scenarzystka Mostu nad Sundem. Całość ma 6 około godzinnych odcinków. Warrior. Nowość. Premiera 6 kwietnia. HBO Go. Pamiętacie Banshee? To pewnie Was ucieszy fakt, że jego twórca, czyli Jonathan Tropper, właśnie dla Cinemaxa, znowu dla Cinemaxa, nakręcił nowy serial, tym razem inspirowany historią Bruce'a Lee. Przy czym warto wiedzieć, że pomysłodawcą serialu podobno był sam Bruce Lee. Ponoć to on na początku lat 70. szukał budżetu na produkcję poświęconą chińskiemu imigrantowi, który podróżuje przez Dziki Zachód. Jego pomysł dopiero teraz doczekał się godnej realizacji ze sporą dawką wschodnich sztuk walki, chrzęstu łamanych kości i czarnego humoru. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków i będzie dostępny na HBO Go. Killing Eve. Sezon 2, premiera 8 kwietnia, HBO Go.
W 2018 roku było to chyba jedno z większych serialowych zaskoczeń, bo bez żadnej kampanii promocyjnej, bez żadnych wielkich billboardów na mieście, ten serial stał się kultowy. Teraz Killing Eve powraca z nieco większą już pompą i plakatami oraz obietnicą kolejnego fantastycznego sezonu o zabójczyni na zlecenie Villanelle oraz tropiącej ją agentce Eve. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo twórczyni Phoebe Waller-Bridge nie jest już odpowiedzialna za scenariusze nowych odcinków, a to ona stała za wielkim sukcesem tej produkcji. Fosse Verdon. Nowość. Premiera 9 kwietnia FX. Najlepsze scenariusze seriali to te, które zainspirowały prawdziwe wydarzenia, a przynajmniej takie wnioski można wysnuć oglądając takie seriale jak, dajmy na to, American Crime Story, Escape at Dannemora, czy na przykład Feud. Teraz do grona biograficznych miniserii dołącza Fosse Verdon, będący zapisem burzliwej relacji między Bobem Fosse, słynnym reżyserem i choreografem, oraz Gwen Verdon, najwybitniejszą tancerką broadwayowską wszechczasów. Oboje zmienili oblicze amerykańskiego przemysłu rozrywkowego i zapłacili za to ogromną cenę w rolach głównych Sam Rockwell i Michelle Williams. Gra o Tron, sezon 8, finałowy, premiera 15 kwietnia HBO Go. Czy ja tutaj muszę dużo gadać, skoro od Gry o Tron zaczęłam cały ten dzisiejszy odcinek? Gra o Tron powraca z finałowym sezonem. Większego wydarzenia w tym roku serialowego chyba mieć nie będziecie, przynajmniej trudno mi sobie to wyobrazić. 8 sezon, zaledwie 6 odcinków, za to rekordowo długich, dlatego że zdaje się aż 4 z nich mają mieć ponad 80 minut, ma być tam też najwięcej trupów, no bo to finał, i ma być najdłuższa absolutnie w historii kinematografii scena batalistyczna, która będzie właściwie jednym długim odcinkiem Gry o Tron. Będzie się działo, proszę Państwa, będzie na szybko po każdym odcinku, będzie śladami Gry o Tron. To tyle z naszej strony, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, a także zapraszam Was do tego przeżywania razem zakończenia tej całej niesamowitej historii. Ja już się nie mogę doczekać. Gentleman Jack. Nowość. Premiera 23 kwietnia. HBO Go. Nie jestem wielką fanką produkcji kostiumowych, ale muszę się przyznać Wam do tego, że akurat na ten serial bardzo czekam i jestem go bardzo ciekawa. Po pierwsze ze względu na producentkę, czyli Sally Wainwright, która ma na koncie fantastyczne Happy Valley. Po drugie dlatego, że serial opowiada opartą na faktach historię Anne Lister, żyjącej w XIX wieku właścicielki ziemskiej, podróżniczki i autorki dzienników, w których opisywała swoje codzienne życie, a także romantyczne relacje z kobietami. To niezwykle barwna postać, która nic nie robiła sobie z panujących w XIX wieku ograniczeń. Chambers. Nowość. Premiera 26 kwietnia. Netflix. Kwietniowe premiery zamykamy serialem od Netflixa, który na dzień dzisiejszy, czyli na 5 kwietnia, nie ma niestety jeszcze zwiastuna, więc nic Wam nie pokażemy. Też sami niewiele widzieliśmy. Wiemy tylko tyle, co z opisów, a opis jest taki, że jest to serial łączący w sobie serial tajemnicy, trochę horror, trochę young adult. I jest to historia młodej dziewczyny, która przeszła operację serca, ma serce dawcy i z czasem zaczyna przejawiać cechy tego dawcy. Zaczyna też prowadzić śledztwo, kim on był. Im więcej się o nim dowiaduje, tym więcej cech tego dawcy zaczyna mieć. W jednej z głównych ról wystąpi Uma Thurman, a całość ma mieć 10 odcinków. Poza tym w kwietniu swoje premiery i powroty mają. Barry, sezon 2, premiera 1 kwietnia. VIP, sezon 7, finałowy, premiera 1 kwietnia. Imię Róży, nowość, miniserial, premiera 4 kwietnia. In the Dark, nowość, premiera 4 kwietnia. Marvel's Cloak and Dagger, sezon 2, premiera 4 kwietnia. The Tick, sezon 2, premiera 5 kwietnia. The Chi, sezon 2, premiera 7 kwietnia. Black Summer, nowość, premiera 11 kwietnia. Bosch, sezon 5, premiera 19 kwietnia. The Sun, sezon 2, premiera 27 kwietnia.
No i tyle od nas. Oczywiście, jeżeli lista jest niepełna, to koniecznie uzupełniajcie ją w komentarzach. Mam nadzieję, że jest w miarę pełna, ale dużo tych premier, trzeba przyznać, w kwietniu już mamy. Przy czym i tak wiadomo, że wszyscy będą oglądali Grę o Tron. Tymczasem ja oddalam się do Irlandii Północnej, żeby kręcić dla Was odcinek. Ja, Janusz też się oddalił zresztą z kamerą i my robimy swoje. Staramy się na bieżąco wrzucać Wam aktualności i aktualizacje właśnie na Instagramie i w innych naszych mediach społecznościowych, w związku z czym tam Was odsyłam. A poza tym, to jeżeli Wam się podobał odcinek, to koniecznie dajcie lajka, zostawcie suba, wpadajcie do nas, wpadajcie też na nasze media społecznościowe i do następnego.